Siemanko wam wszystkim, tutaj Skorpio, a to kolejny odcinek naszej serii Gothic Arcania Upadek Seta Rifu. Dobra, będę tak to mówił, bo to jest ciężka nazwa. Ruszamy. A tam co? What the hell? Tam ktoś jest. Burzowy kruk. Dobra, będziemy z nimi fight prowadzić. Fuck. Oh fuck, holy shit. Kobiety? Dobra, będzie epicko. Na miecze! Dobra, skoro z kobietami, to na miecze idziemy. Kurde, dobre są. Ah, daleko do mnie. O tak. Z kobietami muszę walczyć. Super. Tego tylko brakowało. Kobiet i walki. Siekiera, alabarda, miecz pojedynkowy, nie, nic. Gówno. Gówno mam. Dobra. Tam jeszcze strzeliłem w tą kobietkę. O Boże. Dobra. Czyżbym spróbował? No. No tak. A, headshot. No chodź tu. O Boże, nie! Jeszcze w łeb dostałem, ale nie! Ta baba nieźle dogadała mi. Mąż w domu się ucieszy. Fuck you, bitch. O Boże, nie! Ja pierdol. Dobra, fajnie. Aż mi humorek poprawiła. Dobra. Co tam macie za fajne łuki, broń dystansowa? 16 do walki, ja mam 55, gówno. Czekaj, 55, a to 54. Trzecie many, a tutaj? 18, umiejętność magiczna. 3 regeneracja zdrowia i many. A tutaj jest 45 mana i 18. To wiecie co? Chyba sobie wezmę taką. No, dobra. Ale nie, to jest dobre. Już sam początek gry i coś się zajebistego dzieje. Ale jaką ripostę trzasnęła ta. Suka. Zamknij mordę. Masz po głowie. Pięknie. Fuck you, bitch. Dobra. Co tam macie dalej ciekawego? Chyba, że dalej to są same gówna. Wyposażenie. Ło! 180 do pancerza i 80 zdrowie. O kurwele. A jaka tarcza ta jest? 130. No! Stanowczo powiem, że wziąłbym tą, bo dalej daje mi więcej zdrowia. Czekaj, to. 60 zdrowie. 10 umiejętności walki dystansowej, ale kurde. 80 zdrowia. Dobra, nie zaszkodzi mi. Dobra. Ale dobra, idziemy. A tutaj kto? Zaraz ci pomogę! Router. Już myślałem, że Router. Ale się cieszę, że cię widzę. Spoko. Całkiem no pewnie. Najpierw cię stąd wydostanę. Widziałeś może, gdzie trzymają klucz? Ma go przy sobie przywódczyni burzowych kruków. Uhu. Wołają na nią Krwawalana. Krwawalana. Dobra, złożę jej wizytę. Ja też złożę. Założę się, że to przeklęte babsko czai się tu na robię.
Fajnie. O jakich kobietach mówisz? No, o wojowniczkach. Grabieżcach z sąsiedniej wyspy. Mówią o sobie burzowe kruki. Zjawiły się tutaj z harpiami. Harpie! Takie to ja jadam na śniadanie. Słyszałem opowieści marynarzy. Podobno burzowe kruki to plujące ogniem olbrzymki ze stalowymi melonami. Ale prawda jest taka, że po prostu wiedzą, jak się załatwić, nie? Ale po co na Beliara zamknęły cię? Nie klnij, nie bluźnij. A skąd mam wiedzieć? Może potrzebują niewolników? No sam właśnie. Wiesz, krąży wiele plotek o sąsiednich wyspach. Podobno mieszkają na nich same kobiety. Kurwa, no pięknie. Może kobiet za mało chyba nie brakuje. Wspomniała coś o słodkościach i mówiła do mnie, kochanie. Ale jak się nad tym zastanowi, a ja się zastanowiłem, to są w życiu gorsze rzeczy niż oddanie się w ręce gorących. Stary Reuter ciągle się do czegoś nadaje, nie? Może to ludożercy? No tak, ludożercy. Ty to mi zawsze napierdzisz do miodu. Nie powinieneś być w Sutarii? Przecież Diego mnie odesłał, z kimś wiadomością dla króla. Co ten, co, czemu cię ta pizda odesłała? Wiesz, mi było naprawdę niewesoło. Zupełnie ich nie doceniłem. Gdyby nie stały po stronie wroga, z miejsca zatrudniłbym je w gildii. Dobre, też bym zatrudnił takie laski. Takie gorące laski. Jaką wiadomość miałeś przekazać Robarowi? Cetari całkowicie zszedł na psy, nie? No tak. Szaleje tam arcydemon, a drogę po nim znaczął z Kliszcza. Lee i Hagen oblegają ruiny. Ło! Lee Hagen, Lord Hagen, super. Niedługo pewnie rzucą się na siebie nawzajem. Nieważne, czy jest tu gdzieś demon, czy go nie ma. Jeżeli królik nie poskrobi, to się pozabijają. O, Bezio, stary Bezio, będziesz miał coś do zrobienia. Twoja władza powoli chyba coś słabnie. Coś jeszcze? Masz ten cholerny klucz. Nie. Nie trać wiary, Reuter. Nie mam. Prędzej czy później cię stąd wyciągnę. Dobra, koniec. Boż, co... Co to było? Ale zajebiste góry i te lawy, ja pierdolę. Dobra, idziemy dalej. A tu kolejni żołnierze. Super. Żołnierze, aha. O, drzwi. Aha. Mogę zamknąć te drzwi? A, szkoda, bo bym się chciał zamknąć. Tam są kolejne te laski. Headshot. Dostała. Ale jeszcze żyje. Masz, brzuchola. Tyle. Słabiutko. Ładne laski. Czy ona właśnie w oko dostała? O Boże, jakiego ja mam ceda. Dobra, złoto mają. Te laski muszą być bogate. Piękne. Dobra, zapomnę o tym, o czym mówiłem. Oto kolejna padła laska. Upadła. Może tu coś znajdę. O proszę. O kurwa. Ile tu tego jest. Zaraz zobaczę, co to za gówna leżą. Shit. Ile tego tu było. Dobra, sprawdzamy. Długi miecz z magicznej rudy. Nie. Warancka szabla. Warancka wielka szabra. Szabla, dobra. Topór berserkera. Nic takiego. Zmora wilków. Gówno. Gówno. O ile mam złota. Jak fajne. Wyposażenie. A, jakie tu tarcze. 30 zdrowie. 10 mana, 7 umiejętność magiczna. Amulet nącego fale.
82 na 30 zdrowie, a zobaczę ten. Właśnie umiejętności walki dystansowej. Nie. I wiecie co, może w zasadzie wrócę do tej tarczy. Która to była tarcza? Tarcza. Kurwa, która to była tarcza, mówię. Ta? To która? Może ta? Zaraz znajdę tą tarczę. 10, nie to, nie ta tarcza. Kurde, pokażcie jaka miała tarcza, może to właśnie była ta. No właśnie, to była ta tarcza. No, dobra. Lepiej jak wrócę do tej tarczy, bo ona jest bardziej wydatna na moje zdolności dystansowe i wręcz. A tutaj żarcie. Pięknie. I tu mam jakąś miksturkę. Coś tu jeszcze ciekawego jest? Coś znajdę? Zaraz. Tam jest jakieś wejście. Czaby tam jest. Czaby przypadkiem tam nie ma wejścia do jaskini? Trzeba to zobaczyć. Ha! Że co? Nie. Idę stąd na chwilę. Nic tam pewnie ciekawego nie było. LOL. Teraz deszcz leje. Ale LOL. Dobra, tu nic nie ma. Sprawdzę. O, tutaj. Esencje wieczności. Jakieś miksturki są. Okej. Okay. Pewnie tych mikstur już mam w kupę. Full, więc... Nie wiem, na co one mi będą potrzebne. Wystarczy, że mam jakieś... Tam jest kolejna laska, więc trzeba jej strzelić heada. Pięknie. A tam jest... co? O, harpie. Czekajcie, może spróbuję trafić w harpie. Fuck. Zamknij mordę. Masz. A teraz muszę jakoś w harpie trafiać, bo one są za kurwiście niezłe. Szkur. No i właśnie ciężko w nie trafić. Ha. Dobra, na miecze idę z harpiami, nie będę się z wami tak pieprzył. Tak jest. Kurde, co tak cienko? Okej. Okay. Poszatkowałem harpie na drobne kawałki. Chwileczkę, tu była... Ej, gdzieś tu była laska. Tylko zapomniałem jej... gdzieś... Albo mi się chyba wydawało. Chwila, tam jest kolejna harpia. Może teraz spróbuję ucelować. O! Fuck! Jak to możliwe? Kurde, masz. Dobra. Na shit. What the fuck? O ja pierdyle. Jaki atak. Fuck, fuck. Kurde. Kurde, masz. Wepchnij sobie. Jezu. Dobra, fajnie było. Nic ciekawego nie ma. Zaraz. Tu kolejna wysepka. Zaraz to sprawdzę. To może być ciekawsze.
Aha, czyli chcesz fajtu na miecz, okej. No dobra, chyba mi się wydaje, że jednak trzeba trochę na miecza walczyć. O, proszę, jeszcze jedna pantera. Coś jeszcze? Dobra, spoko. Chwileczkę, roślinki chyba widzę. O, proszę, zebrane. O, tam coś jest. Fuck. Dobra. Dobra, poszło. No to... Fuck, gdzie jeszcze? Dobra, tam jest następny. Szara pantera. Okej. Po headzie dostała. Dawaj, co tu masz? Okej. I tam mamy chyba jakieś zadanie. Albo to jest ta przywódczyni tych całych kruków babskich. Argańczycy są słabi. No! Wiedziałem. Zamknij mordę. Tak. Dobra, gdzieś jeszcze? Okej. Operwale suki. Coś jeszcze macie? Dobra, tam jeszcze jedna była. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Kurwa, pytam się. A tu. Coś jeszcze chyba musiałem po sobie... O, wziąłem. I tu jakieś rośliny. Następne. Dobra. Coś tam było. Nie wiem. W zasadzie mnie to nie obchodzi. O, ja pierdolę. Tam to chyba już w ogóle jest... Do ataku! Jakiego hebda dostała? Ohoho. Dobra, teraz musimy walczyć, tak. Fuck. O ja pierdolę. Oh fuck, holy shit. Dobra, pocharki. Pudło. Zaraz. Pierw się zajmę twoją laską. Ona mi tu przeszkodza. Dobra, teraz się tą trzeba zająć. O ja pierdyle! Ej, ja płonę! Fuck! Holy shit! Dobra, muszę się gdzieś ustawić z takiej nietypowej... O! Tak może być. Teraz to mogę w ciebie nawalać, ile mi się podoba. Dobra, łuczek bierzemy. Ej, gdzie ona idzie? Fuck! Ona jeszcze ma łuk. No to już jest decydująca walka. Fuck. Niech trochę mi się życia zregeneruje. Fuck, holy shit. Dobra, podejdź tam tylko blisko. Ej, nie, co ona teraz kombinuje? O Boże, ja mam się jej bać. Mam się jej bać. Fuck.
paniki przestałem dobrze celować. No. Pięknie. Fak, wkurzyła się. Kurde, masz po nogach. Kurwa, masz. Dziwne, pozwalają walczyć mężczyznom. Nie! Nie, 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 nie! Pierwszy dead. Ostatni zapis. Kurwa, no dobra. Obawiałem się tego, że właśnie tak to się skończy kiedyś. Dobra. To było epickie. 20 minut już minęło. Gdzie ja jestem? Tu dopiero? Ale już... Masz ten cholerny klucz. Nie traci... Dobra, fajnie. Czyli muszę teraz... Nie, jest niebezpiecznie, co najmniej. Ona była przywódczynią, to wiecie. To już mogłem nieco sfejlować. Jestem teraz na siebie zły. Ej, czemu ja obrywam? Aha, bo ja w ogóle zapomniałem, że jest coś takiego jak unik. Nie. Dobra, teraz trochę bunny hopy zrobię. Ajajaj. Dobra, szkoda. Zemszczę się spokojnie. Trzeba to delikatnie podnosić, bo tak się dziwnie buguje. Dobra, jeszcze tutaj to było. Ojej. Teraz muszę na siebie naprawdę uważać. Albo sobie wypiję jakąś specjalną miksturkę. Nie wiem, muszę sprawdzić, bo to już było ostro. Nie zaprzeczę swojej porażce. Fakaj się. O, pięknie. A, dostała harpia. Wkurwiliście mnie i to porządnie. Więc teraz zapłacicie za to najwyższą cenę. Śmierć. Nie wiem, przez co ja przelazłem, ale dobra. Nieważne. I wiecie co? Może ja pierw zobaczę, co tam jest. Ale, aha, to ja wiem, co to tam jest. Dobra, to tam nawet nie muszę iść, bo już doskonale będę wiedział, że tam nic dobrego mnie nie będzie czekało, ale zobaczę, może coś jednak się znajdzie ciekawego. Ale kurwa, no, tak było blisko, no. Ta przywódczyni już miała, kurde, tyci życia. Jeszcze jeden atak i już mogłem ją spokojnie zabić. Tylko nie, musiałem oberwać. Ale dobra, nie narzekam. Jakieś pantery gdzieś są. Dobra. Ja nie narzekam. Zdarzyło mi się. Miałem prawo przegrać. Dobra. Mieczyk. Pantera. Okej. Ach, kurde. Dobra, próba druga. Jeszcze tylko załatwię te harpie. D.
dam sobie... A, tu już nic nie ma. W zasadzie, okej. Okay. Aha, jedna sobie krzyczy, a drugą napierdylam. O, już oberwało mi się trochę. A, ładnie. Zdążyłem. Okej, okay, tu już nic nie ma. Mhm, dokładnie. Czyli teraz trzeba iść tam na... Trzeba iść górą, wyżej. No to... podejście drugie. Nie ma bata. Jeżeli to znów zawalę, to zrobię cut i dojdę do miejsca, gdzie ta... suka przekrywa. No to ja teraz łuk wyjmuję, bo coś mnie może za chwileczkę zaatakować. Fuck, gdzie? A tutaj. A masz. Okej. Okay. Gdzie jeszcze? Aha, jeszcze to była szara pantera. Tu jeszcze jest. Pięknie. Okitoki. Zastrzeliłem już te dwie pantery kolejne. Pięknie. I za chwilę mnie zaatakują te następne świernięte babki. Ja wiem. Może tak przyjdę po górami. What the fuck? Okej. To było dziwne. Nieważne. Biorę łuczek i zabijamy następne. Nowi wyspiarze są urk. Zamknij mordę. Po pierwsze. Tam następne łupy. Ja nie jestem łupem, jestem człowiekiem. Ty jesteś łupem. A właściwie możesz być. Naceluję. To chyba było głupie. Nie atakuję. Fajnie. W sumie. Czekaj, tu rośliny były, pamiętam. Okej. Okay. Jeszcze tu jedna laska była. O, jest. Dobra, teraz możemy iść. Tylko jak ja mam... Wespnę się na te skałki. Może spróbuję. O, pięknie. No to teraz jest fajnie. Teraz to ja mogę się bawić, kurde, i hulać do białego rana. A masz, harpio. Ale mam się teraz bać? What the fuck? Ej, skok. Dobra. What the fuck? Shit, ja się jej boję. Nie wiem jak... Fuck, skok. Chwileczkę muszę uciec. Jakoś to rozplanować. Nie wiem jak. Chwileczkę. Chcecie walki? To proszę bardzo. Ło, ja pierdyle. A! Laski sobie polazły, więc pierw się zajmę harpiami. O! Przywódczyni sobie poszła. To dobrze. Łatwiej nie mam. No. Rozsiekam cię. Dobra, teraz się tobą zajmę. No, chodź tu. Pudło. Oj, marnie. Dobra. No, teraz coś poszło. Przynajmniej. Łuk sobie przygotuję znowu. Fuck.
tak, nie pudłuj. Do ataku! O, pięknie, harpie zestrzeliłem. O, wiec. Dobra, teraz na łuk. Kurde, jakim cudem nacelowała. Kurde, idzie teraz na miecza. No, chodź. Fuck, spudłowałem. Fuck, czemu ty pudłujesz? Stary! Wiem, że cię panika ponosi, ale no nie pudłuj. Fuck. Ej, nie, co jest? No, teraz poszło. Fuck. Teraz znowu idzie z tym mieczem. Gdzie ty idziesz? Co za debilka, ja ją gonię. Nie ma tak. Zadarłaś ze mną, to zadzierasz ze wszystkimi. O, jesteś sama? Dobra, napierdylamy się na miecze. To nie moja harpia. Aha, tam jeszcze jest jedna. Kurwa. Dobra. Marnie. Kurde, jeszcze żyjesz. Yeah! Fakaj się, szmato. Bło. No. Tylko tyle na tyle was stać. Matki. Dobra, zobaczę co ta frajerka ma. Kusza spełzacza głębinowego. O Boż. I długi miecz. Alana. O kur. Zbogacę się teraz o 4000 sztuk złota ponad. O kurwa. Długi miecz. 4-15. Czekaj, niegdyś broń ta należała. Każdy cię ma na szansę. O! Zajebiste. No i bierzemy to. Ja to rozumiem. Tak jest. Właśnie na to kiedyś czekałem. Coś z bronią jednoręczną. Aha, to jak ją wyjmujemy, to ona się pali. Fajnie. Dobrze. O to mi mniej więcej chodziło. Tarcza z... Dobra, niech będzie. Tam jest jakieś miasto. A może to już jest Setarif? Chwileczkę, mapka. Aha, zadanie. To sobie zaznaczę. Czekajcie, no chcę sobie zaznaczyć. O. A, ja chcę sobie zaznaczyć. A, fajnie. Dobra. Mniej więcej sobie to tutaj zaznaczyłem. Ale zaraz, zaraz, tam coś jeszcze jest. Ale nie, to później. Pierw przejdę się do tego gościa, który jest uwięziony. Uwolnimy go. Nie wiem, co dalej będzie. I wybaczcie za pierwszego fejla. No cóż, każdy ma pecha. Nikt nie jest profesjonalny, a wszyscy są godni. O, że tu się przejdę. O, pięknie. Już mam bliżej. Ale mieczek jest zarąbisty. Jest 100% szansy na podpalenie. To już jest po prostu coś. Dobra, mogę sobie już odznaczyć. Cel podróży. Aha. Nie wiem po co, ale dobra.
O, gościu, rotar, nie wiem jak ci tam masz dokładnie. Ten cholerny klucz? No mam go. Tak, mam ten klucz. Oho, to chyba jestem ci winny kolejną przysługę, he? No chyba tak. Jeśli jeszcze się dowiem, że masz przy sobie trochę miodu dla starego. Co ty z tym rodzina, miodem? To chyba cię poślubię, bogowie mi rację. Co za gej? Spieprzaj. Kurde, poślubić mnie chcesz. Ja pierdyle. Co on teraz robi? Braku, teraz nie mogę. Czemu mnie bratem nazwałeś, ty debilu? Aha, on tu uwalnia swoich ludzi, fajnie. Dobra. Wykonałem jedną z misji, a teraz ruszamy dalej. Tak. Będę już wiedział gdzie. Ale nie, było znów epicko. Tylko musiałem sfailować oczywiście. Bo podpaliła mnie frajerka jedna. Zapłaci za to. Teraz to ja bym mógł ją. Szkoda, że to nie ma rozbrajania, takiej umiejętności rozbrajanie. Rozbroiłbym tą faję, już bym ją podpalił. Ale dobra. Mam przynajmniej jej broń, no. A może sobie zrobię taki mały skrócik. Czekajcie, może tak skoczę. O, pięknie, pięknie. Kocham skróty. Szybciej. No. A tak jest. Na skrótach zawsze fajnie jest. Dobra, teraz sobie naceluję. Kurde, jeszcze są te babki? Aha, no bo tak. Przecież nie da się tak, że wybijesz przywódczynię i koniec. Chcecie walki. Teraz was podpalę! Oh fuck, holy. Działa! Fajcie się, tak jest. Ten miecz mi się już spodobał. Dobra. Spoko. A teraz roślinki zbieramy. Aha, tutaj jeszcze trzeba pozbierać tą laskę. Ale nie no, złota już mam w cholerę. Więc teraz trzeba tym bardziej oszczędzać to złoto. Mam się bać. Ej, to trochę mi coś przypomniało z drugiej wojny światowej. Albo nie wiem. Nie wiem z czego. Ale coś mi przypominają te takie miejsca. Nie mogę sobie tylko nazwy. Jakieś rowy. O, znowu grzybki halucynki. Grzybki halucynki. Aha! To było głupie. Czytaj ostatni zapis. Kurwa. Po co ja to zrobiłem? A, myślałem, że coś tam znajdę ciekawego. Wiem, głupie. Głupie i nierozsądne, ale przynajmniej tu mi zapisało. Bogom dziękować. Dobra, przynajmniej jeszcze raz dzisiaj już dwa dedy zaliczyłem, super. Lepiej być nie mogło. Trolololo. Ale byłem ciekaw, co tam jest. Myślałem, że coś ciekawego znajdę. Ale dupa. Musiałem oczywiście zginąć. No jak? Nie, jakby nie było inaczej. Wiem, to było głupie i nierozsądne, więc za to was przepraszam. O, dobra. Jeszcze raz sobie zestrzelę tą suczkę. Kur. Fuck. Musiałem oczywiście zwrócić na siebie uwagę. Wrzesz. Wiecie co? Macie miecze. Ło. Jak epicko. Z tym mieczem się czuję. Yeah. Jeszcze ktoś? Dobra.
Teraz sobie przyspieszę. Ej. Nie wiem po co to, ale dobra. Zaraz, zaraz. Gdzieś tu była roślinka. Tutaj? O. Chyba tutaj, nie jestem pewny. I jeszcze jakieś grzyby zbierałem, a to muszę zejść niżej. Kurde, jakie to jest dziwne. Dobra, to pójdę tam jeszcze raz, zbiorę tylko te grzyby i nie zrobię tej głupoty. Chociaż bym nawet miał być naprawdę niedorozwinięty. Aha, tam coś jest ciekawego, ale trzeba skręcić. A teraz tutaj idziemy. Chciałbym jakąś super zajebistą jaskinię. Czemu warczą? Splugawiony rycerz. A? Zaraz, co to było? Zardzewiały miecz pa... O kurde. To co z nimi się stało? A to co? Esencja wieczności. Ja chyba to już czytałem, nie jestem pewny. Dobra. Edzik. Dobra, daruj sobie. Będzie wszystko jest zardzewiałe, więc... Gdzie to jeszcze? Fuck! Masz heda. Yeah! Level up! 30. Tak jest. Dobra, chowamy to. Bierzemy to, co niepotrzebne. A tu co? A, jakaś miksturka znowu. Aha. Magiczniony ciernisty koronet. Dobra, level up i znowu ładujemy skille. Dobra, po jednym zapisz. Dziękuję. Zardzewiały miecz paladyna. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Chciałem to zebrać. O, dobra. I teraz w którą stronę by tu pójść? Najpierw skręcę tutaj. Coś czuję, że będzie ciekawie. Chwilę, zobaczę pierw co tu jest. A, wszystko zardzewiałe, więc nawet nie bar... Nordmarski miecz... Aha, to jest to, co zmieniłem na ten ognisty miecz. Wszystko zardzewiałe. Kurwełe, co tu się dzieje? A właściwie co tu się stało? Wszystko zardzewiałe. Zardzewiałe, nieprzydatne. Aha, tutaj są tylko martwe ciała. Nie wiem, co się z nimi stało. Ale tam są następni. Dobra. Hejdzik. Pięknie. A, nogę dostał. Shit. Dobra. Oh fuck, holy shit. Dobra, nie. Tutaj trzeba już tego podejść z mieczem. Tak, kurwa, tak. Ginąć jeden po drugim. Boż. Ile tego gówna jest. Ach, ale pozbyłem się. Na szczęście. Czemu są takie nazwy jak sfatygowane?
Ja tego nie rozumiem. Burza! Nie, lepiej schowam miecz. Dobra. Kurwa, ile FPS? A mimo tego i tak gra za bardzo nie laguje. Więc to jest dziwne. Co najmniej. O, grzybeczki. Chwilę. Czyli to jest kolej... Nie. Zaraz, tam jest jakaś droga. To wiecie co? Może zawrócę na chwilę. Tarcza. Myślałem, że tam da się wyjść. Dobra. To czekajcie. Na chwilę tu zawrócę. Tutaj są te martwe ciała. Kurde, mógłby ten deszcz przestać padać. Poważnie. Która godzina? Muszę mierzyć czas. 14 jeszcze minut. Dobra. Dobra. A coś było znowu? No coś znowu było! Zaraz muszę jeszcze raz się tak przejść. Coś jeszcze było. Dobra, o, widzicie, było coś. Muszę łazić tak. Coś jednak... O, tutaj. No miecz był. Zaraz. A jakbym dochodził wolniej. Dobra, idziemy dalej. Nie chcę mi się męczyć z tym wszystkim. Esencja wieczności. Grzybki. Ha, to już jest ślepy zaułek. Okej. Tego się mogłem spodziewać. Może w końcu zbiorę ten miecz. Nie. Dobra, dam sobie spokój. Dobra, to idziemy tam, gdzie trzeba iść. Nie będę się już wlekł z tym. Dobrze, w ogóle uaktualizowałem tą mapę. No i dobrze. Tarcza. What? Opętany rycerz znowu wy... Kurde macie. Nie, dobra. Podpalę cię najwyżej. O tak, proszę. Masz. O Boże, jak się sfiksował. Zfiksował. Dawaj złoto. Tempę. Kulki. Będzie uczta. Będzie co jeść. 12 minut. Coś tu mogę zabrać przydatnego. O, miecz chyba zabrałem. Dobra. Kurde, chcę jakieś w końcu miasto, ludzi, handlarzy. Mam tego potąd tych śmieci. A tam następne. Zaraz, a jak tam pójdę, to co się stanie? Aha, nic. Co? Jezus, myślałem, że spadnę. Dobra. Tam mam... Hedzik. Pięknie, ktoś jeszcze... Tam jest jeszcze jeden. Hedzik. Coś jeszcze? Bo sprawdzę. Pusto. Okej. Czyli ciche zabijanie w moim wykonaniu. Tępy skrzydlaty to super. I znowu złoto.
Aha. Miecz ofiarny. Sprawdzę, czy tutaj jest coś ciekawego. Boże święty, co to jest? Ja pierdolę. O Boże, opętany mag. Co on zrobi? A, lodem strzela. Kurwele. Masz, Heda, ja cię pieprzę. Kurde, maga napotykam znowu. Dawaj mi tu co masz, złoto, okej. Okay. I skrzynki, o, nie było skrzynek w ogóle. Szmaragd, nóż, splotawiec, zielecznicze, fiolki. O, to co zawsze. Aha, fajnie. Mogłem tak wyjść, bym go zaskoczył. Kurde, chciałbym jakieś ogniste strzały. Przydatne by były. Dobra, idziemy tam. 10 minut pewnie. 9, okej. Okay. Muszę odmierzać czas i w ogóle. W którą stronę mam iść? A, idę tam pierw. Ufam sobie. A może i nie. Pustka. Czyli tam nie mam po co iść. Tam są żelazne drzwi, czyli zakładam, że tam coś może być interesującego. To się tam przejdę. Chwileczkę. Hejdzik. A, maga mamy. Fak, szybciej. Pięknie. Dobra, ty chcesz na miecze? No to masz. Ciach. Łoniesz. Nie, naprawdę, epicka broń. Nic lepszego po prostu nie mogłem dostać. Jak taką broń. Dobra. O, tu można wskoczyć. Nie ga. Lol. Nie da się. Co za... Hejdzik. Ktoś jeszcze tu jest? Co? Co ty powiedziałeś? O kurde, jaki napalony. Tyle, że już nie żyjesz. What the fuck? Super, znowu mamy ożywieńców. Proszę, doczekałem się tego momentu. A kto tu sypie tymi czarami? Powiedzcie mi, bo... Oh fuck, holy shit. Ich tu jest coraz więcej. O! Kurwa. Co to jest? Normalnie z ziemi sobie wychodzą i zaczynają we mnie naparzać. Jak jakieś oszalałe. Okej. Dawaj, co tam masz? Wszystko. I ty też. Aha, cześć, przyjacielu. Najlepiej cię poszatkować. Najłatwiej. O, roślinki, many, tak. Nie. Wiecie co, może ten odcinek będzie nieco dłuższy. Tutaj jest naprawdę epicko. Chyba, że gdzieś zakończę to po prostu. O, skrzyneczki, złoto, borów, jagody, sfatygowany krótszy dziób i miksturka, okej. Tutaj, aha, halabarda z magicznej rudy, okej. O, tu roślinka lecznicza, super. Sprawa, tu następne, super. Lepiej nie mogło być. Gdzieś jeszcze jakieś rośliny. What the fuck? What? No super, znowu sobie wyłażą. Ale teraz to mnie po prostu zaskoczyli. Ło kurwa. No jest epicko. Pięknie. Fakajcie się. Ja pierdolę, normalnie ja sobie tutaj tam kibluję, szukam wszystkiego, a tu zombie. Jakby nigdy nic, przyszli,
i zaczęli we mnie naparzać. Po prostu fajnie. Dobra, gdzieś jeszcze... A, tam jest kolejny ożywieniec. Tam jeszcze się przejmę. Okej. A co te zombie mają? Nie jestem właśnie pewny. O. Roślinki. Ej, nie, tu... Tutaj coś musi być dziwnego, jakaś zła aura. Ja to muszę odkryć, bo to mnie denerwuje lekko. Ale spokojnie, odkryję kiedyś, wcześniej czy później. A potem zabiję źródło mocy. A tutaj kolejne jakieś żelazne wrota. O, skrzyneczka. Szlachecka barbuta, nóż i topór, okej. I tutaj jakieś roślinki. Lecznicze. Dobra. Nie wychodzą tu zombiaki? Wiecie, zawsze mogę je poszlachtować na kawałki. Tu już byłem, bo pamiętam, więc... Tam... Tu już właściwie wszystko zabrałem. Teraz trzeba iść chyba tam na to zadanie. Tak. Bo już tu wszystko oczyściłem. Nie no, ożywieńców było potąd. Ale zaskoczyli mnie. No ale... Słabe usze to są. To na tyle takie słabe usze, że sobie spokojnie dam radę... Nawet w walce wręcz. A tam jest jakiś gościu. Wiecie co? Aha, jeszcze jest cutscene. Co tu robi? Diego? Robar mi powiedział. No nie może być. Chciałem sprawdzić, czy wszystko w porządku. Kręcimy? My? A niech mnie. Ratujemy Robarowi zadek. Ta. Jemu, królestwu i całemu światu. Poważnie? A konkretnie? Ach. Rozwalamy tamte drzwi. Tamte? Wyglądają całkiem solidnie. Owszem. Idź do Miltena i przekaż mu, że nie wiem, jak to dziadostwo otworzyć. Oczywiście staram się, ale czarno to widzę. Pójdę do Miltena i z nim porozmawiam. Dobra. Przejdź kilka kroków wzdłuż okopu, a go znajdziesz. Okej. A tak poważnie, co tu się wyprawia? Demon, którego przegnałeś z umysłu Robara, zawisł na Cetarii. Aha, a ten... Edorn VI odprawił jakiś przeklęty obrzęd, aha, dzięki któremu zdołał przyzwać demona fajnie do siebie. Ale przynajmniej bezimienny już nie jest opętany przez tego demona naszym wojskom. Beliara. Lecz potem demon się wyzwolił i zwrócił przeciw Edornowi i Zetarif. Gdzie jest teraz demon? Z tego co słyszałem, schronił się we wnętrzu Góry Białookiej i sprawił, że ta plunęła ogniem. Cóż, może to tylko pogłoski, a wulkan sam zwyczajnie wybuchł. Ale ponoć demon siedzi w środku wulkanu i stamtąd unosi się aura jego niegodziwości, która wypacza ludzi i zwierzęta. Zauważyłem. A co te drzwi mają wspólnego z demonem? To wejście do świątyni grobowej setarifskiej dynastii królewskiej. Wow. Ponoć fajne. Znajdują się tam jakieś... Artefakty, broń, amulety. O Boże, nie, to ja tam chcę iść. Tylko może już w następnym odcinku, bo za chwilę chcę skończyć. Skąd wiesz? Tak twierdzi Milton. Zbadał inskrypcję na jakimś prastarym kamiennym bloku. Aha. Jak chcesz, możesz z nim pogadać i przekazać, że nie wiem, jak otworzyć te drzwi. Gdzie pozostali? Lester. Dobra, jeszcze Dorn z nim porozmawiam i skończymy ten odcinek. A Zira jest razem z Lee. Co to Zira? A co z Lordem Hagenem? Powiedz kim, co to Zira? Obserwatorium na wschód stąd. Aha. Walka o miasto całkiem go pochłania. Z marną garstką paladynów usiłuje zająć miasto. I całymi dniami kłóci się z Lee, który chce paktować, żeby wespół z Setarifczykami walczyć z demonem i jego pomiotem.
A lol. Czyli paladyni nie robią nic, by przepędzić demona? Ależ robią. Walczą na wszystkich frontach. Ale niewielu ich już zostało. Hagen twierdzi, że Inno daje im siłę. Chcę już skończyć odcinek. Szybko, Diego! Czy to prawda? Kurde, jaki staruch z niego już. Dobra, kończymy ten epicki odcinek. To był ScorpioPlay.pl i zapraszam was na następny odcinek Gotika, Arcani, Upadek Setarifu. Na razie!